Szczęść Boże, ksiądz Ryszard Halba, państwa moim gościem jest pan Jan Bodakowski. Szczęść Boże, witam wszystkich. Szczęść Boże, witam serdecznie, witamy państwa w cyklu naszych rozmów, rozmowy bez cenzury. Może dzisiaj zajmijmy się panią... Wiceprzewodnicząca Niemka, znaczy taka Niemka, pół Niemka, pół Brytyjka. Bo mamy właśnie się... ona powiedziała, że powinno się takie kraje jak Polska, jak Węgry zagłodzić. Myśmy uprzedzali przed integracją Polski z Unią Europejską. Ja byłem jedną z tych młodych osób, które bardzo się angażowały w czasie kampanii, w referendum, żebyśmy nie wchodzili do Unii Europejskiej, za co byliśmy wyrzucani ze szkół, z pracy, mieliśmy postępowania policyjne, prokuratorskie. Uprzedzaliśmy. Ale ja jeszcze do tego nawiążę. Bo praktycznie niektórym się wydaje, no my sporo mamy z Unii Europejskiej, ale my musimy po pierwsze wpłaty dać stałe. Poza tym zniszczono rolnictwo, bo wiemy, są dopłaty do gospodarstw tych, które uprawiały zdrową żywność, na tym by można świetnie zarobić, a teraz są ugory. No i po to zrobiono, żeby inne kraje mogły na zdrowej żywności zarabiać, czyli to bilans może być ujemny. Powiedzmy sobie szczerze, jak się podliczy, myśmy uprzedzali o tym, że integracja dla Polski będzie złym pomysłem, bo jest to twór polityczny stworzony, Unia Europejska, wbrew temu, co się w Polsce Polakom mówi, nie oparta na fundamentach katolickich. No tylko na fundamentach jest, założycieli. Ale ci założyciele, jak się spojrzy, tutaj była bardzo na Placu Bankowym w Warszawie kiedyś taka wystawa, o którą opisywaliśmy na prawym.pl, gdzie byli wymienieni różni ojcowie założyciele Unii Europejskiej. I wśród tych, oficjalna wystawa Unii Europejskiej, wśród tych założycieli Unii Europejskiej, to głównie byli sami marksiści, freudyści. No ale nie było trzech jest głównych założycieli. Ale proszę księdza, to jest taka legenda, którą nam się wmawia, a jak się spojrzy na tych założycieli, to oni też tacy... Ale może inni brali udział, ale my... Ale nie mniej, obecnie Unia Europejska jest takim tworem z ducha faszystowskiego, który chce podporządkować wszystko urzędnikom. Ci urzędnicy są przesiągnięci ideologią marksistowską i myśmy uprzedzali, że będzie to bardzo złe rozwiązanie. Ale to jeszcze powiem nie tylko urzędnikom, ale głównie tym wielkim mocarstwom, takim jak Francja, Niemcy. I oni Nawet jest gorzej, bo jeżeli się wsłucha uważnie w to, co mówią niemieccy patrioci, na przykład politycy takiej konserwatywnej, wolnorynkowej, chadeckiej partii Alternatywa dla Niemiec, oni pokazują, jak integracja z Unią Europejską jest niekorzystna dla samych Niemiec. Jest to twór, który jest korzystny tylko dla urzędników, dla polityków lewicowych, który realizuje ich obsesje, które zawsze się źle kończą. Nawet jak w Wenezueli, która ma pełno ropy naftowej, komuniści, marksiści doszli do władzy, okazało się, że wszyscy żyją w nędzy i nawet nie mają papieru toaletowego. I wracając do Unii Europejskiej, uprzedzaliśmy, że skończy się to dyktatem. Tam chodzi o to zagładzanie, chodzi o to, że politycy Unii Europejskiej i ci biurokraci uważają, że oni są mądrzejsi od reszty ludzi, że oni są wyjątkowo mądrzy. A my jesteśmy głupi i dla naszego dobra trzeba nas wziąć za ryj i zrobić nam dobrze. I to w każdej dziedzinie, czy to w dziedzinie sędziów, czy to w dziedzinie homoseksualizmu i wprowadzenia małżeństwa. No tak, są uzależnić sprawy moralne od spraw moralnych, gdzie my opowiadamy się za moralnością przeciwko LGBT, gender i tak dalej, to już jest łamanie prawa u nich, czyli to jest faszystowskie. Tak, bo to jest oni to traktują jako prawa człowieka. Tak. My nie mamy, to jest bardzo ciekawa konstrukcja u wszystkich lewicowców, że oni uważają, że jak ich jakieś prawa są łamane, to jest bardzo źle, bo oni mają prawo do małżeństw homoseksualnych i do homoseksualnych adopcji dzieci. Natomiast jak my chcemy mieć wolność słowa, to już nasze wolności ich w ogóle nie interesują. Ale jeszcze nasze wolności można łamać. Oglądałem w info wypowiedź w debacie tych z Koalicji Obywatelskiej, chyba kogoś z Lewicy, to facet mówi,
O, to takie przejęzyczenie się tej pani. Przepraszam, jeżeli ona powiedziała, że należy zagłodzić takie kraje jak Polska, jak Węgry, co za przejęzyczenie. No i oni na pewno będą, nie będą głosować za odwołaniem tej pani. No na pewno nie, przepraszam. bo to nie jest przejęzyczenie. No to co, czy to są Polacy, czy my, przepraszam, czy im zależy na dobru Polsce? Ja bym powiedział księdzu tak, że to są ludzie, którzy inaczej definiują dobro niż my. I to trzeba przyjąć do wiadomości. Oni na pewno wierzą w to, co robią, że to ma sens. Niestety w rzeczywistości jest tak, że ich przeświadczenie, oni są w konflikcie tragicznym. Oni sobie nie zdają sprawy z tego, że ich pogląd na świat jest fałszywy, że ich cele są złe i to tak wygląda. Natomiast to zagłodzenie to polega na tym, że trzeba, że jeżeli Polska nie dostosuje się do woli władz Unii Europejskiej, to zostaną jej cofnięte te wszystkie środki z Unii Europejskiej. I tu my musimy powiedzieć bardzo ważną rzecz, że wbrew tym mitom, które mówią o środkach z Unii Europejskiej, Polska wcale na tym nie skorzystała. Te środki, Unia Europejska i ci ludzie, którzy zadecydowali, że będziemy dostawać te środki, to wcale nie byli jacyś filantropi z wielkim sercem, tylko ludzie bardzo praktycznie myślący. Są takie wyliczenia, że 80% tych pieniędzy, które my dostajemy, to wraca i do Niemiec, zaraz, oni mają cementownię, oni mają wykupowali od nas żwirownię, no i teraz spore te środki, co my dostajemy na przykład na budowę dróg, idą do Niemców. No I jeszcze jest bardzo ważna rzecz, żeby skorzystać z tych, te środki są też obwarowane wieloma warunkami. My nie możemy ich wydawać na to, co byśmy chcieli, co jest nam potrzebne, tylko na to, co się zgodzi Unia Europejska. I dlatego w Polsce wybudowano tak dużo różnych akwaparków, które są w ogóle do niczego niepotrzebne, które i jeszcze do tego spowodowano straszliwą rzecz, o której się nie mówi, czyli zadłużenie. Bo żeby skorzystać ze środków Unii Europejskiej, trzeba mieć własny wkład finansowy. My tego wkładu nie mamy, więc my bierzemy kredyty w bankach komercyjnych należących do zagranicy i musimy im spłacać. I więcej my spłacamy, niż tych pieniędzy dostaliśmy. I tak to wygląda, jesteśmy uzależnieni. To na przykład Grecja. Grecja wcale nie zbankrutowała dlatego, że Grecy są jacyś leniwi albo że zmarnowali te pieniądze. Grecja zmarnowała dlatego, że skorzystała ze środków Unii Europejskiej i nas taki sam los czeka. Przepraszam, w sprawie Grecji chcę powiedzieć, pamiętam jak chyba pani Grokiewicz-Waltz była prezesem Narodowego Banku Polskiego. Myśmy ratowali Grecję, która jest o wiele bogatsza od Polski. Po prostu płaciliśmy pieniądze na ratowanie Grecji. Pamiętam, jak wtedy ona, jej była taka narracja, to nam się opłaca. To jeszcze, kto dzisiaj pamięta o tym, że Polska płaciła na ratowanie Grecji? My wszystkich chcemy ratować, tylko nas nie ratują. I to jest właśnie takie podstawowa rzecz, że w perspektywie, w polskiej debacie politycznej politycy absolutnie nie są świadomi tego, że powinni dbać o interesy ekonomiczne Polaków. Nie patrzą na politykę jako konflikty, jako rywalizację. Żyją ci politycy właśnie wszyscy, bo to niestety i z PiS-u i antypisów są zaślepieni wiarą w Unię Europejską. Takim idealizmem wobec Unii Europejskiej. Ja to rozumiem, bo w PRL-u żyli przez wiele lat, to są często starsi ludzie, żyli w PRL-u przez wiele lat i mieli taki wyidealizowany obraz Zachodu i wyidealizowany obraz polityki. A to tak nie jest. Każde państwo dba o własne interesy. I my powinniśmy w stosunkach z Unią Europejską patrzeć też na nie przez pryzmat jakiegoś idealizmu, tylko troski o interes polskich obywateli. A interes polskich obywateli jest taki, że na przykład w obecnej sytuacji Polska musi, żeby się rozwijać, obniżyć podatki, zlikwidować szkodliwe przepisy, które są barierą dla rozwoju naszego gospodarczego. Ale jest jeden problem. Ten problem się nazywa Unia Europejska, bo my w Polsce nie możemy obniżyć podatków,
bo to będzie uznane przez Unię Europejską za nieuczciwą konkurencję podatkową. Co by było zbawienne dla naszej gospodarki, bo my jesteśmy w innej sytuacji niż kraje Europy Zachodniej, które miały, nie miały komunizmu, nie były zniszczone pierwszą i drugą wojną światową. Nie były zniszczone przez hitlerowców. No i teraz to ta sama narracja wraca, zagłodzić Polaków. Dzięki temu, że one są w lepszej sytuacji, one mogą sobie mieć wysokie podatki. Natomiast my, żeby dojść do takiego poziomu rozwoju gospodarczego, jaki osiągnęły kraje Europy Zachodniej, dzięki wielu latom kapitalizmu, musimy mieć niskie podatki. A żeby obniżyć te niskie podatki, to musimy się sprzeciwstawić Unii Europejskiej. I w pewnym momencie w Polsce musimy zacząć dyskusję o tym, że polskiej gospodarce opłaca się wyjście ze struktury politycznej. No ale to już nie ma wyjścia. Weszliśmy, nie jest takie proste. Większość ludzi jest za tym, żeby być w Unii Europejskiej. Ale no, to dlatego trzeba ludziom uświadomić, jakie są realia gospodarcze. Że to nie ma korzyści. Że nie ma korzyści, że my więcej wpłacamy, bo to jest nie tylko to, że my wpłacamy w tych podatkach i kwotach, które cłach, które płacimy, kwotach cukrowych i innych do budżetu Unii Europejskiej, tylko jeszcze w ekonomii jest takie pojęcie kosztu utraconych szans. Co można wyliczyć? My strasznie dużo pieniędzy tracimy przez to, że mamy wysokie podatki i bardzo szkodliwe przepisy. I przez to, że nie możemy ich zlikwidować, nie możemy zarabiać pieniędzy. No ale to, o czym powiedziałem, że też zniszczono nasze rolnictwo. To były zakłady produkcyjne. Ja pochodzę z wioski, wiem, jak to wyglądało. Mieliśmy zaledwie 4,5 hektary na ziemi. Rodzice plus nas sześcioro wyżywiliśmy się. A teraz co? Zniszczono gospodarstwa i tę zdrową żywność inni produkują. A to jeszcze jest kwestia taka, że jak myśmy to pisał, bardzo, bardzo zgrabnie to opisywał co się opłacało Unii Europejskiej w przyjęciu Polski, Rafał Ziemkiewicz w swoich książkach. I właśnie kosztem Unia Europejska zgodziła się na dopuszczenie nas do rynku europejskiego za cenę tego, że w Polsce będą zniszczone przedsiębiorstwa. I nie będzie konkurencji dla producentów z Zachodu. Ten deal przeprowadzono, on był głupi i szkodliwy. Oczywiście myśmy skorzystali na otwarciu się do rynków w zachodniej Europie. Warto, żeby one były dalej otwarte, ale nam do tego wcale nie jest potrzebna Unia Europejska. Dostęp do rynku europejskiego, wspólnego rynku europejskiego, nie jest związany z przynależnością do Unii Europejskiej. Można być poza Unią Europejską, jak na przykład u Norwegii, i mieć wolny dostęp do rynku europejskiego. I tu polega na tym, że Polska musi stać się takim liderem w dyskusji o przyszłości Unii Europejskiej, o tym, że bo część polityków marksistowskich, czyli tych, którzy są uczciwie mówią, że są marksistami komunistami albo marksistami socjaldemokratami, i tych, którzy udają chadeków lub konserwatystów, mówi, że Unia Europejska musi stać się superpaństwem. A my musimy jako kraj, wiedzący o tym, że jest to szkodliwe dla naszych interesów, musimy powiedzieć, że absolutnie się na to nie zgadzamy. Musimy być liderem, współpracować właśnie z Węgrami, współpracować ze wszystkimi krajami, które, bo coraz więcej krajów i polityków w wielu krajach widzi to, że Unia Europejska jest destruktywna dla całej Europy i widzi to, nie wiem, alternatywa dla Niemiec w Niemczech, a widzą to politycy, Brytyjczycy, którzy wyszli. Po prostu projekt europejski, tak jak wszystkie projekty lewicowe, marksistowskie, po prostu okazał się nieefektywny. I ten przykład tej skandalicznej wypowiedzi pani Barley, która jest jeszcze do tego doktorem prawa, która była sędzią w Niemczech, pokazuje to, my musimy przestać żyć jakimiś złudzeniami i zacząć dbać o interesy polskie, a interes Polski jest taki, żebyśmy mieli dalej dostęp do rynku europejskiego, ale żebyśmy opuścili tą strukturę polityczną, która narzuca nam właśnie demoralizację, jakieś tam małżeństwa gejów, demoralizację dzieci w szkołach.
To absolutnie wszystko nam jest niepotrzebne. I niemożliwość dokonania reformy. Tak, reform gospodarczych. Także reasumując, uważam, że powinniśmy dążyć, żeby tę panią zwolniono, żeby przestała być wicekomisarzem, no i żeby zapłaciła za to. No i tyle, koniec. To jest taki, powiedzmy, konsensus. Wszystkich zainteresowanych tematyką właśnie Unii Europejskiej zachęcamy do wizyty na portalu praw.pl i do zakupu miesięcznika Moja Rodzina, który właśnie nowy numer już jest w kioskach. Tak, urzędach kosztowych. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.